Dzisiejsze przedsięwzięcie jest to już czwarta edycja targów przedsiębiorczości i planowania kariery zawodowej. Z roku na rok targi te cieszą się coraz większą popularnością. W tym roku mamy trzech nowych wystawców. Są tu szkoły już z innego regionu, na przykład Wyższa Szkoła Zawodowa z Nysy. Są szkoły z Legnicy, ale też tutaj z pobliża, ze Świdnicy, z Wałbrzycha, z Wrocławia. Idea targów jest to pomoc osobom, które wybierają swoją drogę zawodową, wybierają przyszłe szkoły. Pomoc tutaj w zapoznaniu się z ofertą tych szkół. Oferta jest bardzo szeroka. Są to szkoły techniczne, ekonomiczne, również oferta jest szkół mundurowych, humanistyczne, administracyjne. Także jest w czym wybierać i ważne, że to na różnych szczeblach. Nie tylko są to szkoły wyższe, ale to są też różnego rodzaju szkoły policjalne, szkoły ogólnie mówiąc ponadgimnazjalne. W tym roku jesteśmy sami bardzo, bardzo zadowoleni, że aż 27 jednostek, w tym dużo szkół wyższych, pogimnazjalnych, ale również jakby branżowych szkół się u nas zjawia, bo mamy naprawdę doświadczenie, że targi wprowadzają, jak nie wprost wybór u młodzieży, to na pewno poszerzają horyzonty, pewną perspektywę, pewne ucieknięcie od tego, że to ma być po na przykład gimnazjum, tylko liceum, że nagle się okazuje, że jest bardzo, bardzo wiele ofert i możliwości i tych możliwości, które później powodują również sięgnięcie po wyższą uczelnię.